Dzień dobry. Witam uczniów, pedagogów, rodziców i wspaniałą sieradzką publiczność na koncercie akordeonistów Państwowych Szkół Muzycznych pierwszego i drugiego stopnia w Pabianicach i Zduńskiej Woli oraz Państwowych Szkół Muzycznych pierwszego stopnia w Wieluniu i w Sieradzu. Nazywam się Magdalena Dubiak. Jestem uczennicą trzeciego roku w klasie akordeonu pana Sławomira Cieślaka. Będę mieć przyjemność poprowadzić dzisiejszy koncert. Koncert rozpoczną uczniowie ze Szkoły Muzycznej w Pabianicach. Suitę kosmiczną, a w zasadzie jej drugą część, usłyszymy w wykonaniu ucznia trzeciej klasy cyklu sześcioletniego Szymona Rzepkowskiego. O muzyczną edukację Szymona dba pan Maciej Ćwikliński. Taniec ludowy z Neptuna to tytuł części wschodzącej w skład suity kosmicznej Petri Makkonena. Przed Państwem Szymon Rzepkowski. Sześcioletniego. Taniec Spartan. Taki tytuł nosi kompozycja Charlesa Camilleriego. Łucja jest uczennicą pana Macieja Kałamuckiego. Zapraszamy na scenę Łucji. Thank you.
tytuł utworu Jacka Rawińskiego, współczesnego warszawskiego kompozytora. Za chwilę usłyszymy go w wykonaniu Jakuba Magiery, którego nauczycielem jest od 6 lat pan Maciej Kałamucki. Kuba? Nie ma kuby. Nie, no to idziemy dalej. Czas na uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wieluniu, w której pracuje pan Tomasz Wicher. Jan Tiersen napisał walc dla Amelii. Pisząc ten utwór, zapewne nie miał na myśli Amelii Urbanek z pierwszej klasy cyklu czteroletniego, ale właśnie Amelia Urbanek nauczyła się grać walce i już za chwilę zaprezentuje się na naszej scenie. Wykona dla nas Maria Kruk, która jest uczennicą 4 klasy cyklu 6-letniego. Walczyk to kompozycja polskiego kompozytora Krzysztofa Naglickiego. Przed Państwem Maria Kruk.
spotkania. Na scenę zapraszamy Fryderyka Kowalskiego, ucznia klasy drugiej cyklu sześcioletniego. Fryderyk jest uczniem pani Sylwii Czefalbajowej. Na dzisiejszy koncert przygotował rosyjską melodię ludową pod tytułem Jak pod górkę. Utwór na akordeon opracowała Anastazja Sudarikowa. Teraz ja, albowiem Magdalena Dubiak występuje dzisiaj w podwójnej roli jako konferansjerka i jako akordonistka. Magda jest moją uczennicą i aż drży, co ona tam zagra. Ale myślę, że nie będzie źle. Znaczy, umówiliśmy się, że wykona dzisiaj Czacze Siegfrieda Merta.
Nowacka, uczennica czwartej klasy cyklu czteroletniego. Jej nauczycielką jest pani Sylwia Czefarwajowa. Walc i Charleston pochodzą ze zbioru zatytułowanego Tańczący maraton przed państwem Aniela Rybacka.
jest twórcą wielu tang. Zespół akordeonowy w składzie Aniela Rybacka, Piotr Popyla-Machnicki i Mikołaj Świątek przygotowali na dziś tango cygańskie. Zespołem opiekuje się pan Dariusz Blasko. Cykl pod tytułem W świecie bajek Łatyszewa.
Piazzolli. Tym razem będzie to utwór zatytułowany Siento Unico. Zagra go dla nas uczeń 4 klasy szkoły 2 stopnia Dawid Kosiński. Nauczycielem Dawida jest pan Dariusz Blazło. Thank you.
usłyszymy go w interpretacji Franciszka Zielińskiego, ucznia czwartej klasy szkoły drugiego stopnia, pana Dariusza Blazu.
swoich pabianicach. Radość życia to tytuł utworu Jacka Rawińskiego, ówczesnego warszawskiego kompozytora. Za chwilę usłyszymy go w wykonaniu Jakuba Magiery, którego nauczycielem jest od 6 lat pan Maciej Kałamurski.
koncertu usłyszymy kompozycję Pawła Baranka, członka zespołu Motion Trio. Utwór wykona zespół w składzie Dawid Kosiński, Michał Szymczak i Franciszek Zieliński. Zespół przygotował pan Dariusz Wlazły.
czyli bliskich spotkań trzeciego stopnia z akordeonem. Dziękuję Państwu za uwagę, a wszystkich szczęśliwych posiadaczy biletów zapraszamy na godzinę 18:00 na koncert Akorinet Klezmer B.